Dzień dobry Państwu, kochani moi, przysłuchuję sobie śniadanko. I czy ja, przepraszam. Proszę bardzo. Ja chciałem dla pani serdecznej Karolinki, pytałem się dla niej, co mam, jak się odwdzięczyć za tego playa. Ona powiedziała, że to ona wysłała mi jak gwiazdka pod choinkę. Będę musiał teraz nosić, jak będę wychodził z domu, to mam kieszonkę, będę zamykał, żeby złodzieja następnego nie przeprowadził mi nie okradł. Szanowni Państwo, robię sobie śniadanko, bo znalazłem sobie pracę. Jaką pracę Pan znalazł? Jako kierowca ściągać lewetą samochody. Lepszą mam. Będę ściągać i tak dalej. Od kiedy Pan będzie zaczynał? Może zacznę, dziś mamy co? Piątek. Może od poniedziałku albo wtorku zacznę, bo dziś się muszę zanieść do szefa swego przedstawiciela firmy CD. Dokumenty inaczej zanieść, dostarczyć jemu. Dokładnie, bo trzeba wszystko dostarczyć i tak dalej. Co trzeba dostarczyć? CD, to musi zadać pytanie. Co trzeba dostarczyć? Co pan musi dostarczyć? CD, podanie, życiorys i tak dalej. To inaczej CD dostarczyć, świadectwo pracy poszukać i tak dalej, bo on musi mieć i tak dalej. Z urzędu pracy pójść jeszcze do urzędu pracy, zawiadomić jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Muszę to wtorek, jeśli tak wtorek, środa mówił, jak skompletuję dokumenty wszystkie, to przyjdziesz do mnie. Ale już zaakceptowane mam miejsce już. No gratuluję. Już wszystko. Bliziutko praca. I będę inaczej lewe, to będę ściągać samochody, to nie mówi się ściągać, tylko zwozić samochody po wypadkowe, gdzieś na drodze wypadek, będą dzwonić pod mój telefon, jak tak powiem, alarmowym, bo to będzie telefon alarmowy szefa, ale ja będę miał ten telefon w samochodzie i będę w biurze siedzieć, na komputerze pisać będę, bo mam uprawnienie na komputer, będę przyjmować samochody po wypadkowe do naprawy i będę pilnować ludzi, będę takim jakby... Jak to powiedzieć? Jak to wyrazić? Prokurator. Jak? Prokurator. Nie prokurator. To major mówił, że prokurator, ale to dla żartów, ale nie będę prokuratorem tam, tylko będę kierownikiem stacji obsługi jakby. U jednego szefa będę pilnować i będę wypisywać zlecenia. O, zlecenia będę wypisywać komputerowo. Donosy że... do pracowników. Donosy do pracowników. A ty donosy? Donosa będę wypisywać, donosa nie będę pisać jemu. A, czy powiedziałeś, że donosa? Zgadza się, donosa będę przynosić jemu te papiery, te zlecenia. Jak przyjedzie człowiek, jaki samochód, nazwa, marka i tak dalej, żeby mechanik wiedział co i co naprawić w samochodzie. To właśnie dobrze ty powiedział, że... Panowicz! Co? Pan mnie nie uszuka. Po prostu. Po prostu pan mnie nie uszuka. A co ja uszukam? Pana bierze, żeby pana pilnował wszystko, czy nie piją, czy narkotyków nie biorą, czy dobrze pracują. Donosy po prostu będzie ja, chyba składać. Przepraszam bardzo, i panie Wojciechu. Wam wszystkim to mówię. Panie Wojciechu, tak jak wypiszę zlecenie, bo to zlecenie nazywa się dokument. O, zlecenie usunąć kogoś z pracy. To ty będziesz na zlecenie pracował. Będę wypisać takie zlecenia. Nawet nie tylko do nosa, ale do ręki będę dawać jemu zlecenie dla każdego mechanika. To musi mieć bardzo... i do nosa, i do ręki te zlecenie. Co ty gadasz? Do ręki mówisz, że dawał? Ja pierdzielę. Szok, no cholera. Szanowni Państwo, nie, ja już majora nie wytrzymam tutaj, bo tu już i redaktor pęka, ja już pękam, bo tu jak ja zacznę nowe coś mówić, to major się wtrąca się tutaj w moje te rozmowy i tak dalej, ale naprawdę powiem, że podjąłem pracę, dzięki Bogu udało się znaleźć się. Znowu! A ja bym taką też chciał mieć pracę, tylko ja bym chciał w biurze, żeby było cztery panienki i też bym dawał do ręki i tylko nie do ręki.
No jak ty tak powiedział, a ja wymyślił inaczej. Ja też szukam pracy, a ja chcę tam, gdzie ciepło, że trzymali mi w ręce non stop. O tak o, trzymali. O tak trzymali i już. Z tego majora to jest, jego tylko posłać do pracy, ja wiem jak ile jego, do cyrku. On by się nadał tam by. Bardzo dobry taki. Do cyrku pan by się nadawał? No ja nie wiem. Tam zimno. Drażniłbym był tam małpy. Ale do ręki pan by dawałby? No. Na małpy? Już to po prostu, jak on ze mną rozmawia, to po prostu, a nie, to ty może by dla tygrysa do łapy daj. No jak ty do łapy byś brał, to bierz, dawaj tam dla nich. To pierwszy dla szefa musisz dać. Ty chcesz obrazić mojego szefa. Do ręki dokumenty będę dawać. Dla mechaników, powiedziałem. Do ręki? Dla mechaników będę dał. Mechaniki będą reparować ci ręką. O, to nieźle. No, dzień dobry właśnie. O, chcę pokazać, rozpogodziło się u nas. O, a pierwsze chciałem właśnie, bo schowałem tutaj, bo deszcz padał, a tu jest... Jak pierzesz, to wirówka jest, ale to na innym filmie. I właśnie chciałem wam coś pokazać. Jest tak, a nie inaczej. Chcę pokazać. Właśnie dostałem właśnie. Ogółem kupiłem, zapłaciłem za internet i ogółem o, tu właśnie Wojciech Skłodolski, bo mi kupiłem i po prostu spakowali i wysłali. No. Plazma Samsung. Bardzo dobra firma. Bo tu, o, tutaj jest stojak. A tutaj stojak jest. No tak wygląda właśnie. A to po prostu są takie uchwyty. Tylko trzeba by było kupić te uchwyty. I po prostu musujesz do ściany. I po prostu czuwasz plazmę na ścianę. I po prostu podłączasz i oglądasz. O, a tutaj też kupiłem właśnie nową antenę. O, tam właśnie jest. Antenę też kupiłem, ale wszystko bierzesz? Zabieraj antenę, zabieraj wszystko. A ja nie chcę, że ci tą antenę zostawię. Nie. Wyprowadzę się, będziesz ja papa ci zrobię. Zabieraj tą antenę, jeżeli nie zabierz, ja powiem, żeby zdjęli i ona pójdzie na dół. O, o, to 150 zł proszę mi dać. 100%. Jak chciał. Dzień dobry państwu, kochani moi. Chciałem kupić samochód, naprawdę. Nie, już nie Opla, ale ci... innego chcę kupić, ładny samochodzik i tak dalej, to będzie kosztować 2,5 tysiąca dla mnie, sprawdzę czy ma OC i czy ma ważne badanie techniczne przed kupieniem, ale na pewno chcę kupić i to ten samochód Citroen, Citroenetka, bardzo ładny, piękny kolor i mnie się podoba, czy ten samochodzik będzie test w sobotę ze mną, ja siądę do kierownicy, sam przejadę się i zobaczę jak jedzie ten samochód, czy nie ma luzów i tak dalej, tak, i tak dalej, sprawdzę na kanale, pojedziemy, bo musi ten człowiek, który sprzedaje pod moją rękę iść, musi pokazać, wjechać na kanał, czy luzów nie ma, jeżeli są luzy, to będzie cena niższa, od razu spada, powiem wam, nie będzie 2,5, ale tańsze będzie, bo ja muszę naprawić. Luzów nie ma, nie, dobrze wszystko sprawdzone. Naprawić, powiem tak, może jeszcze Jon Majora kupię za 2,5, O, ha, ja 2,5. Kurwa. Zobaczę? Tak. Ja go sprzedam, tak. O, tam. I szanowni państwo, kochani moi, powiem tak. Naprawa mi 800 zł. Naprawdę chcę kupić 700 ten samochód za 2,5 tysiąca, Citroneckę. Bardzo dobrze chodzi, bardzo dobrze wszystko. Jeszcze muszę sprawdzić, musi właściciel przywieźć dowód rejestracyjny tego samochodu, bo ja muszę widzieć, przyspisanie umowy i tak dalej. I będę miał samochód już własny. Do jazdy, po drzewa pojadę własnym samochodem, Citronetką, załaduję, przywiozę, bo ja widzę pakowny, bardzo dobry, sprawny i tak dalej. Wojtek, redaktorzy te przyszli. Może dziś kawałek, zaraz siądę się przyjadę po twojej ulicy, a w sobotę będzie inny tekst na innej ulicy. Muszę sprawdzić, czy jest ekstra, dojazdy i tak dalej. I proszę bardzo was, kochani moi, wpłacanie pieniążków dla mnie na moje konto. Konto jest podane na kanale. I bardzo proszę wpłacać, bo naprawdę później pokażę wam umowę kupna samochodu, że te pieniądze nie pójdą na alkohol, na jakieś inne rzeczy, na narkotyki i tak dalej, tylko pójdzie na samochód i tak dalej i
pokażę wam fakturę, umowę pokażę, że umowa będzie cena i tak dalej, i tak dalej. I szanowny pan, to naprawdę podoba się on mnie ten samochodnik, szczerze mówię wam pod sercem, zaraz pójdę zobaczyć jaka ładowność, jakie z tyłu ma i tak dalej, musi właściciel mnie pokazać i proszę jeszcze raz was z całego serca o wpłacanie pieniążków dla mnie na moje konto i tak dalej, bo chcę naprawdę, naprawdę kupić ten samochód. Proszę pomóżcie ten samochód dla mnie kupić, to dla mnie będzie jazda, lżej i tak dalej, nie będę musiał korzystać z MPK, nie będę czekać na autobusach, marnę ci i tak dalej, tylko będę normalnie jeździć tym samochodem i tak dalej. Dziękuję bardzo. No ogółem, dzień dobry. Właśnie zrobiłem sobie posiłek hamburgera z bułeczkami, bo wczoraj byłem w sklepie, to mogę powiedzieć wam wiadomości białostockie, co byłem, kiedyś nagrywałem Zodiaku, całe te, tam bankomat był. To może co je ci sami, albo nie wiadomo, bo okradli bankomat, wyrwali całe te i wzięli tą skrzynkę, bo ogólnie dowiedziałem się, może otworzyli tą skrzynkę, co pieniądze są, a jak klucza nie masz do skrzynki, to po prostu zalewa się farbą całe te i podobno przyklejali te pieniądze, może nie wszystkie były zalane na szybę. I po prostu potem wybili szybę w sklepie chyba jeszcze i ogółem między sobą albo byli naćpani, albo byli piani. Tego ja ogółem nie wiem, bo ja nie jestem żadnym policjantem. Ale chciałem powiedzieć, że bo byłem na zakupach i po prostu było zamknięte całe te, a z tamtej strony były te pokazane właśnie, te takie żółte, co się suwa jak osoba, która gdzie, bo dwie osoby, podobno jedna dziewczyna była i tego jeszcze do końca nie wiem, bo nie jestem śledczym żadnym i człowiek może pobili się, bo mieli może noże czy co, i, a po drugiej stronie co nagrywałem, co kaplica, co ci co chowają, wożą te, wyprowadzają z kosnicy całe te, co wyprowadzają ogółem ludzi. Okradli, to było między sobotą a niedzielą. To musiało być w nocy, bo rano wyszedłem, bo chciałem, myślę sobie coś kupię. Właśnie o bułeczki kupiłem, całe te i po prostu chciałem wam to powiedzieć. Te wiadomości, pogoda jest ogółem, wam powiem, nie za ciekawa. Pada, no to będzie padało. Teraz tak kropi, o trzeci dzień pada. Ulewy pozalewane wszystko, a jak ci tu koło Zodiaka to ulice robią całe te, jak tu 3 dni deszcz pada, to wszystko całe te, to wszystko będzie pozalewane, wszystko całe te, jak oni będą pracować ci ludzie, niech ludzie, kierownictwo, całe te, czy szefy, nie szefy, całe te, niech uważają na ludzi, bo ja ogółem jestem major i major pilnuje ludzi. To właśnie to się dzieje, że napadają całe te. Młodzież kasy nie ma, pracy nie ma. To chodzą, robują, napadają ludzi. To właśnie powinni coś, rząd powinien coś z tym zrobić. Który już tutaj, teraz bankomat, wcześniej banki okradają całe te. To jakie to prawo jest? Chyba słabe prawo. Ja ogółem nie ustalałem tego wszystkiego. Jeszcze powiedział, to okej, ale jakieś poszło przez to, to nie. Ale wizytówkę da pani, co? To lepsze, że tak szybko nie rozbije. A ja pani powiem. Mi nagrywali całe te i piłkę, i kamerę, a ja swoją kamerę GVC. Dobrze, że nie rozsypała się całkiem. Pierdolałem o bramę. Przepraszam za słowo. To jak się tak robi, to nic dziwnego, że nie działa. Nie, działało wszystko. Dobra kamera. Ja mam GVC za 200 zł. Z kartą od razu. A was można takie rzeczy też na tablicy wywieszać? Nie, to tylko nasze tablice, nasze ogłoszenia. Aha. Wiele można, ale tego nie. Mhm. Po prostu takie coś, że było, że tutaj było kupione, a nie kradzione. To ja daję panu paragony, no. A nie można wyjść z paragonów i na fakturze zrobić? Nie, nie można. Bo trzeba mówić wcześniej, jak się chce fakturę. No po co ci tę fakturę? Do czego? Dla siebie? I powiesz, że to twoje, kurwa, tak? Nie, ja no. Na ciebie by napisał. No taki, kurwa, prezydent wielki. No gorszy, kurwa, prezydencie.
To tak, tu jest ten laptop o 590, 200. Tu tak. Tu jest ten laptop. Tu jest kamera, to nie wiem, czy razem... Razem, razem może pani. Kamery to bym nie radziła, bo może się uszkodzić coś w niej, nie? Tak, myszkę wkładam. Dobra, nie wkłada pan kamery, bo się panu coś uszkodzi w niej. Nie uszkodzi się, my z samochodem jesteśmy. No to jak tam? Jak ten kanał, zapiszę sobie, będę patrzeć na niego. Przychodowski oryginał. Ja mam ponad 600 filmów. Kamera dobra, co? Lepsza od twojej chyba. Coś w tym stylu. 200, a nie jak ty 1000 zapłacił. Chodź, trzeba by spłacić. Pamiętam mi się. Jak uśmiechają się, wszyscy chodzą, oglądać nas.